Ho! Hej wszystkim, ja jestem Tyż Dyszowski! To jest kolejny odcinek z Happy Wheels. Dzisiaj dość specjalny, gdyż zaprezentuję tutaj mapy stworzone przez was. Uzbierało się ich trochę, więc przygotujcie się na małą zabawę. Że ojcem i teamiem, witaj w mapie Glassbreak stworzonej dla Dyszowskiego. Będziesz miał trochę panelów szkła do rozwalenia. Za jeden punkt, za jedno rozwalone szkło dostaniesz jeden punkt. Więc mamy uważać, żebyśmy nie zabili JP. Więc JP spokojnie to przeżyje, oczywiście, jeżeli ten panel nie jest wykonany z pancernego szkła, na szczęście nie jest, więc chodźmy. Chodźmy i zbierajmy punkciki. To ten panel raczej był wykonany ze szkła pancernego, dlatego może tym razem tak śmiało nie będę w niego walił głową. O! Zdobyłem punkt, koniec gry, nara. Nic, nawet kask mi wtedy nie pomógł. Kaski to ściema, kaski tak naprawdę nie działają. Zresztą czegoś spodziewać po czymś, co ma w sobie styropian. Nie? Nie! Nie! Miałem nie zabijać Timiego i zaraz się zaczęła ze mnie śmiać podłoga. Myślę, że... O! O właśnie. Zapomnijmy o tym. Timi żyje, tylko jest w ciężkim stanie. Zostawimy go tutaj i niech sobie żyje. Sam swobodnie. Nie wygrywaj gry! Jeszcze jeden punkt! Trzeba go zdobyć! Nie! Dobra, udajmy, że go zdobyliśmy. Na razie będziemy tylko tak udawali. Dyszowski must play. Zagrałem sobie Dyszowski must play. Nie wiem dokładnie, z czym będziemy tutaj grali. Siemka, Dyszowski. To mój pierwszy obstacle course. Please, daj w którymś odcinku moją mapę. Oczywiście, że dam. I właśnie w tym momencie daję. I nie wiem, czemu akurat wybrałem tą postać do gry. Mogę się wybrać randomową jakąś. Ale jakoś mi tą postacią wyszło. Przynajmniej dobrze wszystko było wyliczone. Mam nadzieję, że więcej takich leveli będzie w przyszłości. Oczywiście i lepszy graficznie, bo ja uwielbiam levele, które są graficznie zrobione. Aha, nie tą postacią gram. Musicie ustawić zawsze tą postać, która będzie grała. Gdzie jest Pogoman? Za mną są miny, więc postaram się ich tutaj nie nadepnąć ani dupskiem, ani nogą. W tym wypadku niestety musiałem to zrobić. Rozbicie. O, secret! Aha! Tak się wygrywa level stylu Disa. Gdzieś dolecę na pewno. Jest już szansa, że wygram. Patrzcie, jeszcze się ruszam. Oj, chyba jednak nie wygram. Dobrze. Teraz na spokojnie sobie tutaj tak tą minę wyrzuciłbym, ale no nie da się. Trudno się strasznie skacze do tyłu. No nie. I tak to. O, wow! Udało się! Jej! Troszkę ze złamaną główką, karkiem, czymkolwiek skończyłem ten poziom. Alej! Pięknie, tym razem już bez nóg jednak, ale no wciąż to jest wygrana. Liczy się to, że wygrałem. Nie liczy się to, że zostałem zniszczony. Dyszowski zemsta. Ktoś się będzie na mnie mścił dzisiaj? Jaką postacią? Czekaj na ekran. Wrzuć tutaj Timiego, dobra, jeszcze inną ma. Inną postać trzeba wziąć. Ta ma już dziś Timiego, ja? Okej. Na ciśnicę. Dobrze wiedziałeś, że to się stanie. Pewnie setki razy sprawdzałeś ten level. Aż w końcu sobie uświadomiłeś. Damy tam kropkę, która zniszczy Dyszowskiemu ryj. Dobra. Sia. Dobra, młodego jednak zostawimy. Czekaj na ekran, mapa testowana. Disu. Jak tam Zycko? Jakie Zycko? Jakie Zycko? Nie rozumiem, co to jest Zycko. To raczej nie powinno mnie zabić. Tak jak myślałem, ale zabiłem Timiego. To jest moja ulubiona rzecz w tej grze, zabijanie Timiego. Tutaj nie wiem, jaką postacią znowu mam grać, ale jeżeli to są skoki, to podejrzewam, że mam właśnie zagrać nim. Adam Czarnuch, okej. Podejrzewam, że to będzie Mister Bawełniasty. Skoki w kółkach. Coś, słaby, dobry, bardziej dobry, najlepszejszy. Dobra. Kliknijmy się tutaj na dół. Zobaczymy, czy jest tutaj coś źle. Dobra, jednak nie miałeś tą stronę. Pojedziemy w tą stronę i prawdopodobnie zostanę rozwalony jak zwykle. Po raz pierwszy w Happy Wheelsach zginąłem. Wow! Myślałem, że zginąłem lecąc w górę, co mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Ale jak widać, gdzieś doleciałem na pewno. Tam były. Aha, kolorki tam były. Aaaaaaj, nie ma. Tym razem postaram się
Właśnie. Udało się. No, wygrałem wprawdzie ten level, bo na to wychodzi, że jestem najlepszy. Dysowski and ojciec. Tato, ja nie chcę. Nie obchodzi mnie to. Standardowa kwestia na moim kanale. Nope. Nie wiem czemu postanowiłem, że spadnę sobie tej dziurki. O! Jednak za pierwszym razem. O, nie, jednak nie fartem. Nie widzę, co tam jest napisane niestety, więc nie będę mógł tego czytać. O, i pożegnaliśmy się z synem. O! Wow! Ja, tak doświadczony gracz Happy Wheels, Dysowski, nabrałem się właśnie do najprostszą ze sztuczek. Chyba muszę udać się już na emeryturę. I w każdym razie dziecko wciąż żyje. Jest szczęśliwe. Jest szczęśliwe tym, że żyje. Jesteśmy szczęśliwi, że on żyje. Ho. Dobra. Teraz już przejdę na 100%. W 100% to przejdę. Nie zabijając przy okazji Timiego. Oj, przeskoczone. Nie! I headshot. Przynajmniej już wiem, że dalej czeka na mnie Menel Superman. Tego się naprawdę nikt nie spodziewał. Nie! Teraz uwaga na to i trafiony Timmy! Teraz lecimy do przodu! Widziałem gdzieś tam po drodze szakala! Ale się okazało, że tamto zwycięstwo było fałszywe i tak naprawdę spadłem w dół! Umarłem. Umarłem z wiarą, że zmienię świat. Jednak ten świat zostaje taki, jaki jest. Szary, ponury, beze mnie. Dysowski Ball Throw. Mam trzy piłki i tyle dziur. Śmierci. Tutaj jest śmierci, tam jest śmierci. I tam jest kod gówno. Ej, to jest ten kod z poprzedniego odcinka. Prawie. Tip. Jak wypadnie, to wróci. Aha, czyli jak wypadnie tam piłka, to i tak wróci. Whatever, a czemu miałaby nie... Ja odbiję to w dobrym momencie. Yes! Wygrałem 15 sekund, ale spokojnie. To nie koniec. O, ej, piłek, nie, spokojnie. Piłek, zostań tam. Chciałem zobaczyć, o co chodzi z kodem gówno. Gówno. Patrzcie, zrobimy tak. Zrobimy tak. I zrobimy tak. To nic nie dało. Ja chcę kota gówno. O, kota gówno. Nie spodziewałem się tego teraz. Tip. I jeszcze raz wygrana. Czy się okaże zaraz, że za pierwszym razem... Na pierwszym razem mi się uda! Jeszcze! Te piłki są ciężkie. O! 10 piłek. Czuję hałas, zaraz będzie duży. I... Nie! Tą się nie uda, tą się nie uda. Do przodu! Dalej! Dalej, dalej, ręce gadżeta! Ta piłka gdzieś tam spadła. Aha! Jak wypadnie, to wróci z tej strony. No trudno, już wygraliśmy ten level, więc w razie nie mamy... Co tam siedzieć? Dysowski umarł. Dys nie umarł. Dys użyje. Dys nie umarł. Potknąłem się. A ja się nie dam tym. I wylądowałem w śmietniku tam, gdzie moje miejsce. Zobaczmy, czy to jeszcze jest jakaś mapa z 2014 roku. Jest jeszcze tu ich kilka. Dysowski Adventure. A to już jest przez Regoira. To już robiłem ostatnio tą mapkę. Dlatego możemy się już udać w tym momencie na zwykłe mapy. Pamiętajcie, że musicie mi swoje mapy ciągle wysyłać i ciągle na nie czekam. A teraz przejdźmy do zwykłych map. Jesteście na to przygotowani? Bo ja tak. Czas zacząć Basketball Challenge! Nie zapałem tego. Jestem żałosny po prostu. Jestem za żałosny. Okej, niech piłka sobie sama poleci. Tak zniszczyłem, że jak piłka sama poleci, to wygram. Aj, wkopnie ją tam. I jeszcze sam tutaj przyszedłem przez tą siatkę. To po prostu tylko ja potrafię. Jestem zbyt zajebisty na to. The Epic Dead. Epic Dead. Hej, to ty musisz być tym epickim ojcem. Widzisz, zginąłeś w bitwie pomiędzy demonami. Znaczy przeciwko demonom. Ale król odnalazł zwój, który przywróci cię z powrotem do życia. O, mamy towarzystwo. Jest ich zbyt wielu. Nie martw się, epicki ojcze. Zajmiemy się nimi, dobra, to ja idę dalej. Okej, więc na to wychodzi, że i tak, to ja się nimi zająłem.
Ej, ej, ziom, please. Przestań. Przestań, ziomek. Nie no, jeszcze ich więcej, naprawdę? Chociaż oni tak się fajnie składają jak domek z kart. I mam nadzieję, że przelecę przez nich bez większych trudności. Czemu tylko mam naprzód? Nie w ten sposób. Zmieńmy sobie postać. Myślę, że helikopter man ze swoimi ostrzami będzie po prostu idealny do przejścia tego. Albo ktoś nas zablokował i nie będziemy w stanie tego przejść. Dobra. O! Tak na pewno nam się uda tędy przejść na 100%. Patrzcie, jestem zajebisty! I co teraz robicie? Co zrobią? Wbiją mi na przykład siekierę w głowę. Happy Wheels Closing. Co się dzieje? A nie, to jest ta fałszywa wiadomość o tym, że Happy Wheels ma zostać zamknięty. Ale tak naprawdę się nie stanie. Bo się nie stanie. 99% niemożliwego i... skok! W tym momencie zamiałem sobie jakimś dziwnym sposobem nogi i teraz nie mam nóg. I jestem szczęśliwy, bo mogę sam w siebie teraz trafić. Patrzcie, widzicie, trafiam sam siebie. A masz! Za te wszystkie lata! Wow! Wybiję sam siebie? Takie perpetuum mobile. O! O! Padum! Troszkę tam mi krewka tryska, ale... Przygnałem się przynajmniej z miną. Teraz trzeba się pożegnać z harpunem. No nie! Jep! Jep! Ej, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, tylko trzeba pozbyć się tej durnej strzały i tylko po prostu to przeskoczyć, ale nie, one mają jeszcze więcej strzał. To jest nie fair. Dobrze. Teraz powoli wyrzucamy. Wyrzucamy tą minę stąd, żeby sobie poszła. I sobie poszła, a ja już właśnie się pozbyłem tego durnego urządzenia, którym jest harpun. Jest! Jest! Udało się! Wystarczyło dotknąć flagi. I oto efekty. Udało się, zwyciężyłem. Lady Ball number 2. Dobra, robimy tak. Beat him! Chyba wystarczy, żebym się nie ruszał i tyle, ale wątpię w to. On nas w ogóle goni? Najwidoczniej nie, dlatego... Oby mi się ręce nie złamały, bo będę bardzo smutny i mały. O moje... O moje, już wygrana leci tu! Tadam! Bardzo przyzwoicie. Bardzo przyzwoicie i szybko. Brakuje mi tylko jakiegoś porządnego levela z jakąś przygodą. Naked Girls Raid 5, nie? Airplane crash! Ojciec i syn! Znowu jesteśmy w samolocie. Znowu jesteśmy w samolocie przypominającym kształtem Lidlo. Jednak tym razem się nie puszczę z siedzenia, tak jak to było w ostatnim odcinku i tym razem się uda! Albo po prostu pójdę do kabiny pilota i uratuję wszechświat! Albo przy okazji zgniecie mnie ktoś swoim grubym cielskiem. Do! Przejmuję stery w tym samolocie! Ojcz, wykrwawiam się. To koniec. Nie udało nam się. Zostałem przepływany na pół. Utknąłem w kabinie pilota. I nie ma większych szans na to, że przetrwam. Jeżeli chcecie, by nieodpowiedzialny ojciec przetrwał, zostawcie lajka pod filmem i zróbcie kolejne levele na kolejny odcinek Happy Wheels, który będzie w następnym tygodniu. A ja was w tym momencie żegnam. Pow! Do zobaczenia kolejnym razem.